Uwaga! No, pan Kracy, potocznie nazywany Banan. I też był bardzo mały. Urósł nam chyba 10 cm, jak się nie mylę. Nie, nie 10. 3. Ale jak przyjechał dwulatki, to naprawdę to mały nie wystawał z boku. No, i słuchajcie, strasznie krótka chłoda. Taki mocna klata, głęboki w klacie. I taki naprawdę jeszcze nie wiadomo, jaki to będzie koń. Czy on na krótko, czy na długo. Mi się wydaje, że mimo tej budowy to jest koń w dystans i powinien trzymać ten dystans. Jego ojciec Rakti biegał i mile i 2400. Wygrał 7 wyścigów G1. No i niestety padł niedawno i to są też już ostatnie konie. I przeżyje. Ale bardzo fajny koń, już był lekko robiony na ten wyścig do Berlina tydzień temu, także już jest taki przebiegany, ruszony trochę i prawdopodobnie zostanie dopisany na 2 km do Berlina, żeby jechał z Natalią razem w samochodzie do wyścigu. Pojadą 2, wrócą 3. Ale to raczej koń, który jeszcze będzie się rozbijał i trzeba na chwilę na niego poczekać. Tak. W przyszłym roku tu słyszę ma wygrać Wielką Warszawską. Mirek, ale chyba... 7 dwulatki właśnie obsypywały błotem, teraz to możesz domaślić do końca. I tak jest do prania. Tak, tak. A byłeś? Utraciłeś konia do treningu. On wie, co wróci, bo to jest stajem na kurę. Tak. Koń mi pachnie, znaczy można łapać. Tu, nie tam przechodzi, ale z tamtej strony. Dobra, to ja tak. Żeby się pan na lince nie zawiesił.